Zapraszam, zapraszam. Trochę jestem Zosia Samosia, ale jednak oprę swoją wiedzę na wiedzy fachowca. Pan Michał, przedstawiam. Pomoże mi dobrać różne rzeczy, które będą mi potrzebne w tej nowej, starej łazience. Panie Michale, tę łazienkę musimy po prostu zmienić, unowocześnić, ale chciałabym bardzo, żeby jednak ten taki smaczek wiejskości pozostał, więc musimy to jakoś połączyć. Co mi pan proponuje? Na początek najważniejsza kwestia. Kolor. Dobra, jakie mamy kolory, co możemy... Wszyscy wiedzą, że kobiety na kolorach najlepiej się znają. Czarny, matowy. Boję się. Nie ma czego. Czarny, oprócz tego, że jest aktualnie bardzo modny i jeszcze długo będzie, jest przede wszystkim odporny. Czy nie będzie każdej smugi, każdej kropli wody widać na tym? Przede wszystkim nie będzie odcisków palców. O, i to bardzo ważne, oczywiście. Mówimy tu o kolorze czarnym jako takim głównym w tej łazience, ale co może pan w tym czarnym kolorze zaproponować? Wszystko, co jest potrzebne do łazienki. Baterie, umywalkę, szafkę pod umywalkę, no i oczywiście akcesoria. Jako taka wisienka na torcie, czyli dopełnienie całej aranżacji. Trochę łazienki. Mnie pan przeraził, nie wiem jak państwo, ale ja się boję całej czarnej łazienki, bo ona taka męska będzie, nie? Nie, nie? Dlaczego? Dlaczego męska? No dobra, okej. Biorąc pod uwagę cały dom, styl tego domu, styl, tak? Styl tego taki domu. Ja już mam w głowie ułożone, jak może to wyglądać. Zaproponuję tą serię. Seria, gdzie dźwignie były inspirowane śmigłami samolotów. Do tej łazienki proponuję baterię z dźwignią mieszaczową, czyli zachowujemy ten design, natomiast funkcjonalność, użytkowanie nowoczesna jest... już. Tak. Super. No i panie Michale, to co najważniejsze w toalecie, czyli miska WC. Deska wolno opadająca, no to już jest klasyka, ale też dodatkowo wypinana. Czyli do czyszczenia możemy ją wypiąć. I bez problemu wyczyścić wszystkie zakamarki. Panie Michale, bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Dużo pomysłów mi pan podsunął. Ja myślę, że państwo także z tych pomysłów pana Michała skorzystają. Czy będziecie tacy odważni jak ja i wymyślicie dla siebie też czarną łazienkę? Zobaczymy, ale zobaczycie, jak to u mnie będzie wyglądało, co ja tam jeszcze dołożę. Ja muszę to jeszcze przemyśleć, narysować, no i będziemy realizować. O, widzę, panie Kasiu, że udały się zakupy. Wszystko tutaj już doszło? Wszystko doszło. Ja jestem cała podekscytowana. Odważnie pani poszła. Odważnie poszłam. Tak, odważnie, nowocześnie, inaczej. Jak już zmieniać, to zmieniać. Będzie fajnie. Ja to widzę, ja to widzę. Ja to widzę. Tu mamy? Bateria łazienkowa. Bateria. No i to taka bateria, jaką mi chodziło. Czyli takie połączenie tego starego designu z tym nowoczesnym już. Będzie ciekawie. Ale wypośrodkowane, nie? Fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się bardzo. A co bardzo jeszcze mamy? To jest toaleta. I tu pana zaskoczę. Uwaga! Czarna perła. Czarna perła, czyli... Czyli sedes. Sedes. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jak już się to wszystko połączy. Jak ta łazienka będzie gotowa. Dacie radę do jutra to wszystko zrobić? Staramy się. Liczę na Postaramy was. Się. Do pracy, poproszę. Do pracy. Kaloryfer może być brzydkim elementem w łazience, ale może też ją bardzo fajnie upiększyć. Zdecydowałam się na taki nowoczesny, ale jednak ładny w formie. Jest ładnym elementem, trochę takim jak obraz. Umywalka na specjalnym stelażu, ale także powinna być przykręcona do ściany ze względu na bezpieczeństwo, więc to trzeba też zrobić. Wymyśliłam, że trzeba zmienić klamkę, bo ta klamka powinna być takim pomysłem na przejście z tego tradycyjnego domu na ten już troszkę nowocześniejszy, więc ta klamka, którą wynalazłam, naprawdę będzie bardzo dobra. Także, pani Kasiu, mamy to pomontowane już. Super, ale to fantastycznie wygląda. Światełko, proszę, tutaj działa. Woda już leci, także. Świetnie, świetnie, naprawdę jestem... Podoba się? Jestem zachwycona, cudownie. Ten kaloryfer, nie byłam pewna, czy on nie jest za nowoczesny, ale świetnie to wygląda. Jak obraz na ścianie, nie? No, trochę bardzo dzieło fajnie. Sztuki. Dzieło sztuki, tutaj ta półeczka, tu sobie ręczniczki dam. I ten zlew na tej bardzo takiej oryginalnej konsoli, świetnie to wygląda.
to się wszystko zmieściło. Tam sobie położę ręczniczki, tu dam kwiatki, tu też bym dała kwiatek, coś do papieru. No ja już wiem, 1000 rzeczy będę mogła tutaj zrobić i to się tak jeszcze ociepli, a już wygląda świetnie. Idę, będę dekorować. Jeszcze takie drobiazgi. O, i łazienka gotowa. Ja jestem z tej łazienki bardzo, ale to naprawdę bardzo zadowolona. Trochę się bałam tej nowoczesności. Okazało się, że jednak to jest dobry pomysł. To jest to, co powinno się robić, czyli czasami coś unowocześniać, robić od nowa. Naprawdę wyszedł efekt fantastyczny. Ta łazienka jest świeża, nowa, elegancka. Ja jestem z tej łazienki naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Gościnna, piękna, funkcjonalna i o to chodziło.